końcu dobrnęliśmy do tego momentu, kiedy możemy nasze dziecko pokazać szerszej publiczności. Mam nadzieję, że zobaczy to jak najwięcej ludzi, bo wydaje mi się, że ten film na to zasługuje. Zrobienie debiutu zawsze było marzeniem. I właśnie chcę utrzymać wewnątrz siebie taką radość z tego, że to marzenie się spełniło i że to jest, i to jest bardzo piękne i wzruszające. Bardzo długo już trwa ta przygoda z bratami, od rozpoczęcia się zdjęć przez wszystkie festiwale, spotkania, jakie mieliśmy, pokazy przedpremierowe. I już po prostu najwyższy czas, żeby się trochę z tymi bratami pożegnać, a też żeby inni się z nimi przywitali. Głównymi bohaterami jest dwóch braci. Młodszy Filip i starszy Sebastian. I oni zostali tak naprawdę sami dla siebie. Filip to 17-letni chłopak. No i z tym Filipem to jest trochę tak, że on bierze na siebie po prostu za duże wyzwanie, to znaczy przez to, że ojciec trochę nie dorasta do roli ojca, to Filip sam próbuje się stać takim ojcem dla domu, jakoś tak skleić tę rodzinę pogrążoną w żałobie, no i to się nie może udać. Swój brat. Do końca życia brat. Raz w życiu potrzebuję twojej pomocy, kurwa, raz w życiu! Jesteśmy razem? Bartek jest tym starszym bratem, tym, który musiał trochę wcześniej dojrzeć, który niestety zdecydowanie za szybko musi przejąć odpowiedzialność za swojego młodszego brata, co zawsze wydaje mi się jest... No jest jakąś tragedią, bo jest w tym ludziom zabierany jakiś piękny czas dzieciństwa i beztroski. Siema, tak w ogóle. I co to? Po mamie. Ej, yo! Ale ty jeszcze dzieciak jesteś. Jestem Klaudią, jestem troszeczkę zagubioną dziewczyną. Można powiedzieć trochę zblazowaną, uciekającą od wszelkich obowiązków. Szukającą może jakiejś miłości, kogoś takiego, kto się nią zaopiekuje. Zbuntowaną nastolatką, takim klasykiem. Sama taka byłam, więc w sumie brałam z siebie dużo. Moim celem było opowiedzenie o emocjach przede wszystkim młodych ludzi. Ja wydaje mi się, że skończyłem, przynajmniej z mojej perspektywy na historii o tym, że mężczyźni muszą ze sobą rozmawiać i o swoich problemach, o swojej samotności. Marcin na pewno chciał po prostu, żeby to było idealne. Chciał powtarzać, mielić, że może to jeszcze będzie jakieś w ogóle super doskonałe. I czasami było coś takiego, że nagle wow. To jedna z produkcji, do których tak dobrze wracam wspomnieniami, które tak dobrze wspominam i które mogę powiedzieć, że coś zrobiły w moim życiu ze mną. Sama praca na planie pomagała mi trzymać się torów, żeby po prostu się nie wykoleić i nie oszaleć trochę. Przynajmniej ja sobie to tak tłumaczę. I dlatego ten film jest dla mnie taki ważny. To był mój debiut i naprawdę nie wiedziałam po prostu nic. Nie byłam nigdy na planie i no nie ukrywam, po prostu robiłam mnóstwo dubli i mogłam pewne rzeczy zrobić szybciej, a jakby no nie byłam w ogóle tego świadoma, co robię troszkę. Jakby szłam za swoją intuicją, no i w sumie Marcin mnie pokierował. Myślę, że ten film miał bardzo krętą drogę. Od realizacji robiliśmy to w trakcie COVID-u, później przez cały jakby model dystrybucyjny i skończyliśmy, wydaje mi się, że jakby w najlepszej konfiguracji, czyli że Studio Munka jest tego dystrybutorem. I dzięki temu też możemy ten film promować dość nieoczywisty, odważny i bardzo nowoczesny sposób, który pozwala nam dobrze trafić do młodej widowni, która jest bardzo trudnym targetem. Daj spokój. Starzy mają bardziej posrane w głowach od nas.